Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to nie ustawać. Rzadko używamy to słowo w języku polskim. Nie ustawać w drodze, nie ustawać w modlitwie. W dzisiejszej Ewangelii właśnie taki przekład spotykamy. Ale przypomniał mi on sytuację, w której w górach nieraz mówimy właśnie, że ktoś ustał w drodze, tak? To znaczy zmęczył się. Ustał w drodze, to znaczy zabrakło mu sił, zatrzymał się. I kiedy Jezus dzisiaj mówi, by nie ustawać, to chce nam powiedzieć z jednej strony, że nie ustawać w modlitwie, to chce nam powiedzieć z jednej strony, że modlitwą można się zmęczyć. Nie wiem, czy was to szokuje, czy nie, ale modlitwą można się zmęczyć. Ja sam wiele razy doświadczyłem tego, że zmęczyłem się modlitwą, że mi się nie chciało modlić, że mi się nie chciało iść na modlitwę, czy odmawiać takich, czy nie innych modlitw. Musiałem się zmusić. Mam nadzieję, że to was nie gorszy, jeśli mówię, że ja jako ksiądz musiałem się nieraz zmuszać do modlitwy. Ale Jezus nam dzisiaj mówi w Ewangelii, że to jest możliwe, tylko że właśnie chodzi o to, żeby się zmusić, aby nie ustawać, aby się nie zatrzymać. Pomimo zmęczenia, pomimo trudów, pomimo tego, że ciężko jest nam wytrwać na modlitwie, to Jezus mówi nie ustawaj, czyli nie zatrzymuj się w tej drodze modlitwy, tylko wytrwaj na niej, pomimo zmęczenia, pomimo trudności, pomimo niechęci. Nie ustawaj. Ustać to nie tyle się... Nie ustawać to nie znaczy to znaczy przewracać się, tylko nie ustawać to tak naprawdę nie zatrzymywać się w tej drodze. Więc życzę wam, kochani, aby na tej drodze naszych zmagań modlitewnych nie ustawać, ale wytrwale iść do przodu. Niech nas więc błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.